szlakowa perła w koronie. Panorama miasta z mostu na Wiśle zapiera dech w piersiach. Jest jedną z najpiękniejszych w Polsce. Niezwykłe miejsce, niezwykli ludzie, wielka historia na wyciągnięcie ręki. Równouprawnienie kobiet znane to było od XIII wieku. To tu planowano posadowić stolicę państwa krzyżackiego. Matka wielu miast w Polsce. Kultura rozwija przemysł? Tu to nie slogan reklamowy, to rzeczywistość. W organizowany tu coroczny festiwal angażują się mieszkańcy miasta. Ich podwórka przeobrażają się w niezwykłe miejsca wydarzeń artystycznych. W tym czasie miasto staje się stolicą kultury w Polsce. Tu żył, mieszkał i leczył najsłynniejszy polski chirurg Ludwik Rydygier. A Kopernik też się tu uczył i rodzinnie był mocno związany z miastem. ...768 km magicznego szlaku. Dojeżdżamy do Chełmna, miasta z ogromnymi tradycjami. Na prawie chełmińskim było lokowanych wiele miast w państwie krzyżackim i w księstwie mazowieckim. Między innymi Warszawa, Gdańsk, Malbork, Toruń, Grudziądz, Królewiec, Ciechanów i wiele, wiele innych. Przywilej chełmiński to jeden z najważniejszych średniowiecznych dokumentów XIII-wiecznej Europy. Chełmno średniowieczny charakter zachowało prawie w całości. Całe miasto to żywa historia. Mieszkańcy Chełmna to ludzie niezwykli, kochający swoją małą ojczyznę. W organizowane tu wydarzenia angażują się całym sercem. Inne miasta takiego zaangażowania w rozwój swojej małej ojczyzny wśród mieszkańców mogą tylko pozazdrościć. W Chełmnie to standard. Warto to reklamować i brać z Chełmna przykład. Same ręce składają się do oklasków. Miasto pięknieje z roku na rok. Jest czyste, pięknie ukwiecone, z magicznymi parkami. W Chełmnie można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Ale to norma. Wszak to miasto zakochanych. A dlaczego? W kościele Farnym znajdują się relikwie świętego Walentego. Co roku organizowane są tu słynne na całą Polskę walentynki. Tak dla przypomnienia, święty Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym. Siadamy do chełmińskiego wehikułu czasu. Przenosimy się o kilkaset lat wstecz. Pierwotnie pierwszy gród chełmiński znajdował się na górze świętego Wawrzyńca, obecnie wieś Kałdus. W XI wieku Piastowie wznieśli tu gród obronny. Była to strażnica północnej granicy państwa piastowskiego. Wielki pożar grodu zainicjował wędrówkę miasta. Kolejna przeprowadzka na nowe miejsce to dzisiejszy Starogród Chełmiński. Po zajęciu tych terenów przez Zakon Krzyżacki Chełmno staje się głównym miastem zakonu i stolicą ziemi chełmińskiej. Zakon nadaje prawa miejskie dla Chełmna i Torunia. Na prawie chełmińskim zostało ulokowanych 225 miast. Jak wtedy mówiono, Chełmno było miastem głównym i godniejszym od pozostałych. Był jeszcze jeden powód sławy tego miejsca na całą Europę. W kaplicy zamkowej znajdowały się relikwie świętej Barbary. Miejsce to stało się celem pielgrzymek wiernych z całej Europy. Wśród pielgrzymów byli m.in. król Polski i Czech Wacław II, księżna Anna, żona wielkiego księcia Litwy Witolda i wiele innych znamienitych gości z całej Europy. Nadszedł czas kolejnej i nareszcie ostatniej przeprowadzki, spowodowanej jakby inaczej, również wielkim pożarem. Thank you.
Zostało ono ulokowane na obecnym miejscu na prawie surowego korzenia. Miasto się rozwija. Wstępuje do Unii Europejskiej czasów średniowiecza, czyli Hanzy. Chełmno bogaciło się na handlu tranzytowym z Polski, Rusi, Węgier i Flandrii. Uczestniczyło też w handlu morskim. Wybudowane zostały w mieście reprezentacyjne gotyckie budowle wraz z murami miejskimi, zachowanymi do dnia dzisiejszego. Powstał tu Sąd Najwyższy, do którego o poradę prawną zwracały się sądy miast lokowanych na prawie chełmińskim. W XIV wieku wydano dekret na zgodę powołania w mieście wyższej uczelni. Powstaje Akademia Chełmińska, później staje się ona filią krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na mocy porozumień drugiego pokoju toruńskiego Chełmno przechodzi pod panowanie Królestwa Polskiego. Miasto traci na znaczeniu. Jego rozwój zostaje wyhamowany. Już nigdy nie odzyska swojego dawnego znaczenia. Liczne wojny, kontrybucje, zarazy coraz bardziej zubożały miasto. Po pierwszym rozbiorze Polski miasto przychodzi w ręce Prus. Sentyment króla Prus Fryderyka Wielkiego do historycznego znaczenia Chełmna i jego polityka protekcyjna wobec miasta powoduje ożywienie gospodarcze i rozwój Chełmna. W XIX wieku miasto przeżywało swój ponowny rozkwit. Wtedy to wybudowano większość zachowanych do dziś kamienic, głównie w obrębie Starego Miasta oraz w okolicach ulicy Dworcowej, będącej przedłużeniem ulicy Grudziąckiej i wraz z nią tworzącej główną oś miasta. W 1920 roku Chełmno z powrotem wraca do Polski. Nadchodzi kolejny cios dla miasta. Rok 1939. Zaczyna się niemiecka okupacja miasta. Hitlerowcy w pobliskich klamrach mordują miejscową elitę. Szczęście w nieszczęściu. Zniszczenia II wojny światowej ominęły Chełmno. Zapraszam na spacer po mieście. Naszą magiczną wędrówkę rozpoczynamy wokół murów miejskich. Zachowane w całości, no prawie, okalają całe Stare Miasto na długości 2270 metrów. Są to jedne z najlepiej zachowanych murów miejskich w Polsce, a na dodatek najdłuższe w Polsce i Europie. Budowa ich trwała prawie 100 lat, od połowy XIII do połowy XIV wieku. Na naszym szlaku podziwialiśmy już magiczne miasta otoczone pełnym pierścieniem murów obronnych. Tak było w Ośniu Lubuskim, Mieszkowicach, Moryniu, Trzcińsku-Zdroju. Teraz wędrujemy wzdłuż obwarowań miejskich w Chełmie. Pierwotnie do Chełmna wjechać można było 7 bramami. Zostały tylko 2 – Grudziącka i zamurowana, niepełniąca tej funkcji, Merseburska. W ciągu murów znajdowało się 25 baszt i wież obronnych. Do dzisiaj zachowały się 23 baszty. Mury to świadkowie całej historii Chełmna, jego świetności, jak i jego gorszych lat i codziennego życia mieszkańców miasta. Spacer wokół murów miejskich, biegnących wzdłuż niezwykłych plantów, oczaruje każdego. Magiczny spacer rozpoczynamy i kończymy przy bramie Grudziąckiej. Odpocząć możemy na ławeczce dla zakochanych.
Teraz zapraszam do pięknej, barokowej, a pierwotnie gotyckiej kamienicy przy ulicy Grudziąckiej 36. Idziemy zwiedzić pokój człowieka niezwykłego, który całe swoje życie poświęcił miłości do Chełmna. Jest w nim Jerzy Kałdowski, twórca Muzeum Ziemi Chełmińskiej, autor monografii o Ratuszu Chełmińskim, historyk, muzyk, kompozytor, autor wielu publikacji. Swoją pasją i miłością do miasta zarażał młodych. Po wyjściu z kamienicy idziemy ulicą Grudziącką w kierunku rynku, podziwiać jeden z najpiękniejszych renesansowych ratuszy w Polsce. Aby sobie ułatwić zwiedzanie tego niezwykłego miasta, zapraszam do pomieszczeń informacji turystycznej, która mieści się w środku zabytkowego ratusza. Jak już jesteśmy w środku, to kolejny punkt naszego zwiedzania wnętrz ratusza jest Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Bogaci wiedzę, zaopatrzeni w przewodniki, idziemy zagłębić się w magię Chełmna. Po wyjściu z ratusza idziemy obejrzeć wzorzec miary chełmińskiej, czyli pręt chełmiński. Umieszczony on jest na ratuszu po jego drugiej stronie. Wszystkie średniowieczne miasta lokowane na prawie chełmińskim były rozplanowane i budowane przy zastosowaniu tej miary. Chełmno oczywiście jako pierwsze. To była pierwsza magia szlaku. Czas na magię smaku. Na rynku i wokół niego znajdziemy wiele miejsc z doskonałym jadłem. Dla każdego coś miłego. Zapraszam do poszukiwań. To pierwsze Państwa zadanie. W komentarzach pod podcastem czekam na recenzję najlepszych potraw z Chełmna. Najedzeni w pełni sił możemy obejrzeć miasto z góry. Punkt widokowy znajduje się na wieży kościelnej słynnej na całą Polskę chełmińskiej Fary. Celebrytka znana jest z relikwii świętego Walentego. Co roku 14 lutego Walenty robi tu imprezę dla zakochanych. W imieniu Walentego zapraszamy nie tylko zakochanych. Every night I think of you. All I see in my dreams is us two. And I wish that they come true. I'm in love and I don't know what to do. 'Cause boy, you're always on my mind. And I want you to stay tonight. Stay with me and I will be everything you've ever wished for. No to idziemy na górę. Wejście na wieżę płatne. Widoki na miasto bezcenne. A jaka pogoda będzie po zejściu z wieży? Odpowiedź dostaniemy patrząc na wiszącą głowę jelenia w chełmińskiej Farze. Jeżeli jest ona skierowana w kierunku ołtarza, pogoda słoneczna murowana. Jeżeli głowa skierowana jest na drzwi wyjściowe, parasolki w pogotowiu. To kolejna nasza magia szlaku. A teraz magia smaku. Przyszedł czas na kawę i ciacho. Kawiarenek jest sporo. Zadanie drugie. W komentarzach do podcastu proszę o informacje o klimatycznych kawiarenkach Chełmna. Mnie urzekła kawiarnia urządzona w pomieszczeniach wieży ciśnień. Powód mojego zauroczenia? Ładnych kilka lat temu nosiłem się zamiarem zorganizowania ogólnopolskiej akcji Ratujmy wieżę ciśnień. W Chełmie ją uratowali sami. Na dodatek po mojej myśli, czyli z przeznaczeniem na kawiarnię. Po ciachu i kawie mamy moc. W Chełmie znajdziemy jeszcze kilka wzorców. Chełmińska Fara służyła jako wzorzec przy budowie katedry w Królewcu. Fasada dawnego kościoła dominikańskiego posłużyła za wzór dla katedry warszawskiej. Chełmno ma się czym szczycić. Idziemy na Planty poczytać o chełmińskich legendach. O nieukończonej wieży kościoła farnego, o obrazie Matki Boskiej Chełmińskiej, o kochankach z Chełmna, o bochenku chleba i głodnym wole, o cudownym źródełku, o duchu w baszcie, o dzielnych niewiastach. Jest co czytać. To była magiczna strawa dla ducha.
Idziemy obejrzeć budynek dawnej Akademii Chełmińskiej, która wtedy miała renomę znakomitej uczelni. Tu pobierał swoje pierwsze nauki ten, co wstrzymał słońce i ruszył ziemię, czyli Mikołaj Kopernik. Później Akademia stała się filią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Idziemy poznać kolejny chełmiński wzorzec dla całego świata. Będzie to wzorzec ludzki, słynne złote ręce. Ludwik Rydygiar, najsłynniejszy polski chirurg, jako pierwszy w Polsce, a drugi na świecie, dokonał wycięcia części żołądka zaatakowanego przez raka i jego scalenia. Należał on do najbardziej nowatorskich lekarzy na świecie. Wiele sprowadzonych przez Rydygiara procedur chirurgicznych w kardiochirurgii, ortopedii, urologii, chirurgii plastycznej stosowanych jest do dzisiaj. Tutaj prowadził swoją prywatną klinikę. Budynek jego kliniki stoi do dziś, do którego właśnie idziemy. Jest na nim umieszczona tablica pamiątkowa. Takie dwie ciekawostki. Ludwik Rydygier był również oficerem Wojska Polskiego w randze generała brygady. Był konserwatystą, zagorzałym przeciwnikiem równouprawnienia kobiet w dostępie do zawodu lekarskiego. Jego poglądy tu nie pasowały. Chełmno to historyczna kolebka równouprawnienia kobiet. Dawny przywilej chełmiński dopuszczał do dziedziczenia kobiety. Kobieta mogła być niezależna z własnym majątkiem. Kolejną prekursorką równouprawnienia wśród kobiet była przełożona klasztoru benedyktynek w Chełmnie. Żyła ona na przełomie XVI i XVII wieku. Od samego początku mocno stała na straży godności kobiet i uważała, że kobieta w towarzystwie mężczyzn nie może milczeć, jeśli chce być im równa. Ale żeby coś powiedzieć, musi być mądra, oczytana i mieć pojęcie o świecie. Dlatego jedną z jej misji było kształcenie świeckich dziewcząt. Dziewczyny musiały się dużo uczyć, zwłaszcza prawidłowego pisania i rachunkowości, i być pracowite. Do klasztoru zaś nie mogły wstępować analfabetki ani dziewczęta mało inteligentne. Zainteresowanych zapraszam do zwiedzania klasztoru. Można dzwonić do furty klasztoru od poniedziałku do soboty od godziny 10 do godziny 12 i od godziny 13 do godziny 17. A w niedzielę i święta kościelne od godziny 13 do godziny 15. My idziemy obejrzeć teraz zamki krzyżackie w Parku Miniatur, blisko pomnika Ludwika Rydygiera. Aby przedłużyć smak średniowiecza, idziemy na spotkanie z miejscowym bractwem rycerskim. Będziemy się trochę torturować. Po torturach zapraszam na kufel chemijskiego browaru. Ale tylko jeden. Łono przyrody czeka na Państwa. Zapraszam nad jezioro Starogrodzkie. Tu możemy zażyć kąpieli wodnych i leśnych. Obejrzeć rezerwat Góra Świętego Wawrzyńca. Miejsce pierwszej lokacji Chełmna. Tu oddać się kąpielom leśnym, czyli czerpaniu energii natury poprzez przytulanie drzew. Obejrzeć cmentarz ewangelicki, tunel kolejki wąskotorowej, pospacerować się na górę zamkową w Starogrodzie, gdzie była druga lokacja miasta. Oj, wędrowało ono. Jedziemy w kierunku kolejnej naszej szlakowej miejscowości. Po drodze zwiedzając schrony amunicji twierdzy Chełmno-Brzozowej. Dalej jedziemy, mijamy Kijewo Królewskie z XIII-wiecznym cennym kościołem. Dojeżdżamy do Pałacu Bajerskich w Bajerzu. Ciekawy zespół pałacowo-parkowy. Warto się tu zatrzymać i pospacerować. Kolejny pałac na naszej trasie to pałac Kruszyńskich-Szczanieckich z 1804 roku.
przekazany dla samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na powstanie tu Muzeum Ziemiaństwa. Spod pałacu ruszamy do Chełmży, naszej kolejnej szlakowej miejscowości, ale to już w następnym odcinku naszego podcastu, na który serdecznie zapraszam.